Mateuszku, mam tylko tyle. Czekam na ciebie w oktagonie i tym razem chcę takiej samej walki jak ostatnio. Dlaczego chcę walczyć z Moniką? Prosta sprawa. Ona też żąda rewanżu. Mamy też swoje na pieńku. Dużo też wyszło, nawet wczoraj. Także myślę, że ta pani z pogardą o mnie mówi, to dużo moich fanów też mówi o tym. Mówi z zawiścią, zazdrością i tak przyjaciele się w życiu nie zachowują. I myślę, że trochę i daleko ode mnie i to ją gdzieś tam boli. I boi się tego, że jej fame spadnie i gdzieś to pójdzie za daleko i chyba nie możemy być przyjaciółmi, jeżeli to tak ma działać, bo ona wszędzie widzi rywalizację, konkurencję. Nawet kiedy działa mi się ostatnio krzywda z tym takim brutalnym hejtem, gdzie mówię, że ktoś podszywając się pode mnie. Także kochani, jeszcze raz dementuję plotkę. Mateo Podłoga Iwo przez V Podłoga Queen Podłoga Oficjal przez One i jeszcze to samo, tylko że Queen 1 to są fejki. To są moi stalkerzy i psychofani. Czyli albo w tym jest sumo, albo MMA. No w życiu, no bez przesady, nie jestem psychopatą, ani mordercą, ani nic z tym podobnym. Żeby to miało ręce i nogi. Po prostu reasumuję. Nie, absolutnie nie, tylko po prostu widzę, że tam jest taka na maksa rywalizacja między nami. Ja to traktuję sportowo gdzieś tam i gdzieś tam ją chciałem zawsze wspierać, ale widzę gdzieś w niej tą zawiść i zazdrość i z taką pogardą o mnie mówienie. Więc dużo też mi ludzi mówi i nie są głupi. Dużo też rzeczy robi pod publiczkę, czyli nawet wczoraj oznaczyła mnie kucharza, że będziemy się widzieć, kiedy ja już rozkminiłem, że nie będziemy się w trójkę widzieć. Pewnie myślała, że będą na maksa korzyści z niego, no ale niestety Jarek zablokował konto, bo wiedział, że Monika przyjeżdża, więc na ten czas zablokował Przemkowi konto, aby Monika nie skorzystała. No ale żeby jej głupio nie było, no to już posiedziała do wieczora. Nie ściemniła nawet wszystkich na grupie. Każdy widział zdjęcie i każdy widział tekst, że Mateuszku, jadę do ciebie, a co zrobiła? Zrobiła ze mnie głupa, no kurwa, no sorry, no ale Łódź Fabryczna, kierunek się raz, no to nie jest kurwa Łódź. To nie jest kierunek, kurwa, Koluszki z Kierniewicy, ale ona za chwilę u mnie będzie, więc współczuję jej trochę, bo ta choroba psychiczna, mitomania i kłamstwa, to się już u niej tak to gdzieś tam powiela i zagłębia, że trochę to jest smutne z jednej strony, bo ta osoba nawet sobie sprawy nie zdaje, jak to wszystko psychicznie gdzieś tam u niej się pogłębia. A jeżeli nie, to sama po ciebie przyjadę. Kochani, do zobaczenia. Także wszyscy, którzy mnie kochają i kochają prawdziwość, cięty język, ciętą ripostę i to, że się nie daję w kaszę dmuchać i jestem tak silny i niezniszczalny. Mam nadzieję, że będę dla was jak najbardziej inspiracją. Wszystkich zapraszam na Butel Shops z Moniką.